Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Komputer? Yes! Tak, i nie Michał, znakomicie, wytnijcie to, co ja mówiłem. Koszulka działa, koszulka działa dzisiaj. 2007 rok, Kiniak Jaskis. Zdobyty w stylu piątka gola z Macedonią. Jak ty mi teraz zaimponowałeś. Ale sobie jak zaimponowałeś. Proszę wyjść. Kolejne pytanie. Liga Mistrzów i Liga Europy. W jakim mieście odbędzie się najbliższy Superpuchar Europy? Ojej, no ale pamiętasz? Głupio mi, bo zostałem... Bo jedziesz. Tak, myślałam, że pewnie tam jedziesz i odpowiedz. Daj mi się zastanowić, poczekaj. Musiał nas stukać tylko. Tomasz Frankowski. Komputer? Mi się wydaje, że na nogę... A dwa razy, no! O, jak dobrze, że zawidzę. Chyba za poprzedni. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest Piłkarski Quiz pod napięciem. Jedyny taki program, w którym sprawdzamy wiedzę piłkarską tych, którzy uznają się za najlepszych specjalistów w tej dziedzinie sportu. Weryfikujemy ich wiedzę, zadając pytania, ale jeśli źle odpowiedzą na pytanie, wówczas razimy ich prądem w wysokości 220 voltów. Ja nazywam się Jolanta Zasępa, a wraz ze mną dzisiaj w studiu Grzesiu Jędrzejewski, tak zwany Gabor, znany z Turbo Kozaka. Dzień dobry, Grzesiu, 35 lat i ciągle Grzesiu, to ładnie. Ciągle jest wiecznie młody, utalentowany. I tak jest. Wiesz, młody, utalentowany, tego się trzymajmy. Zaraz was zapytamy, jak Grzesiu jakim... Tak, jeszcze jeździ. Serio? A tak? W tych amerykańskich rewiach chyba tych, no, widzisz. Młody talent Grzesiu, jednym słowem. Tak jest. I do tego oczywiście w teamie Krzysiu. Grzesiu i Krzysiu. Krzysiu Kot, który jest trenerem reprezentacji Polski Dzieci z Domów Dziecka. Zgadza się? Nie da się ukryć. Tak Powiedz coś więcej, bo wiem, że będą teraz Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w lipcu, tak? Tak, już niedługo. Przygotowujemy się mocno. W 13-14 lipiec Stadion Legii Warszawa. Będziemy walczyć, będziemy bronić brązowego medalu Mistrzostw Świata. Wróciliśmy niedawno z Niemiec, gdzie pokonaliśmy Niemców 1-0. Wow, jest pozytywnie, zobaczymy jak to będzie dalej i mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. Kto broni tytuł? Kto jest? Ukraina, bardzo mocny zespół. Mocny rywal, byłem nawet w tych finałach, polecam. Druga była Holandia, trzecie miejsce my. Pokonaliśmy Hiszpanów, którzy mieli bardzo mocny skład z najwyższych lig hiszpańskich, juniorskich. Także to trzecie miejsce było... I gracie normalnie na głównej płycie, na Legii czy na bocznych? Gramy na pierwszy dzień gramy na bocznych, później finały, faza pucharowa cała jest na głównej płycie. Także już fajne. 13-14 lipca. Tak jest, zapraszam od razu. 13-14 lipca, wpadajcie oglądać. A propos głównej płyty Legii na tym meczu, był taki mecz pokazowy. Już nie, to dzisiaj skończymy wynikiem 0-0. Tak? Bo nie będzie. To takie anegdoty, rozmówki. Był mecz pokazowy na głównej płycie Legii. Grałem w drużynie youtuberów, gdyż Turbo Kozak też jest na YouTube. A to było rok temu, tak? To było rok temu. A ja 2 lata temu grałam. I posłuchajcie, i Darek Gikolowski był trenerem youtuberów. Jeden z youtuberów w przerwie podchodzi i mówi... Strasznie nierówna ta płyta. Strasznie tu się źle gra. Wszystko mi piłka odskakuje. Bardzo źle mi to wygląda. A Darek, no widzę. Także. To był ten mecz, to było dwa lata temu to było, tak? 2017. W bramce był mnie rok temu nie Łukasz był. Jurkowski. I w szatni też było później po meczu ciekawie, bo przegrali z telewizją i Łukasz nie mógł się pogodzić z tym. Bardzo, bardzo ambitnie podszedł do tego tematu i bardzo dobrze bronił. No ale youtuberzy potrzebują jeszcze trochę czasu, żeby dorównać. Zgrania nam brakowało, ale ja miałam jedną sytuację, ale strzeliłam prosto w bramkarza, więc nie wiem, czy to jego byłem złym. Był zbyt dobrze ustawiony. W tym miejscu, także to też trzeba umieć. Tak, bo to jest poważny poważny zawodnik. No widzę. Przeciwko drużynie naszych gości zagrają eksperci Etoto, Mateusz Borek, Tomasz Smokowski. Dzień dobry. Mateusz i Tomasz. Mateusz powrócił po przerwie. Ale jak naładowany jest taką energią. On jest tak na was, panowie, zgrzany, żeby was zrobić z was. Jak żyleta. Jak że się akurat znam z boiska. Mogę zdradzić jego pseudonim drugi, ale dopiero jak będziemy mieć korzystny rezultat. Czyli nie dowiemy się. Nie dowiemy się. Nie boimy się tego. Słyszałeś, bo to była groźba. Tak, rozumiem, wyczułeś podskórnie. Kto radzi tym prądem, to ja poproszę. Chciałem was zmotywować do zwycięstwa po prostu. Dobrze. A razem z nami jest również, jak zawsze, licencjonowany ratownik medyczny. Niestety, Mati, to nie jest Pamela, ale jest z nami Grzesiu. O twój imiennik. Może usiądziesz koło nas tutaj. No. Grzesiu, Krzysiu. Misia Puchatko nam brakuje. Misia Puchatka. Prosiaczek.
Dzisiaj będziemy próbowali jakieś w międzyczasie przemycić parę anegdot bramkarskich, bo mamy bramkarzy, bo ty też jesteś bramkarzem przecież, tak? Tak. Będzie o bramkarzach, będzie o gadach, o płazach. Mamy kilka anegdot bramkarskich. Wszystkie tematy i pamiętajcie możemy też... Zamiast grania możemy poopowiadać anegdoty. Pogadajmy. Ale będziemy wynikiem 0-0, skończycie na 0-0 wtedy. No. Dokładnie. Będziemy bardzo ofensywni. Dobra. No to jedziemy, dobra. Ważne, żeby nie niski pressing. I jeszcze przypominam o pytaniach dla widzów, które będą po każdej kategorii zadane specjalnie dla was. Nie słyszałam chyba tego, nie? Chcieliśmy powiedzieć, że jak mawiał klasyk, nie przedłużajmy. Zaczynajmy. Dokładnie. Zaczynamy. Nie przedłużajmy, zaczynajmy. Pierwsza kategoria, Ekstraklasa i reprezentacja Polski. Pytanie od widza Dawida z Poznania. W 1993 roku Polska wygrała z San Marino 1-0. Ty, ja jeszcze nie znasz jeszcze pytania, wiesz o tym, a to może nie mówisz wszystkiego? Wiem. To nie musi być, nie musi być Furtok. Musi być Łódź. Mamy małą. Albo może być pierwsza połowa. Już mogę odpowiadać? Tak. Jan Furtok. Komputer? Ale tak Grześku. Jest! Aj, panie Janie, ten refleks panie Janie, bramkarski. Grześku, ale ty jesteś z refleksem, widzę, jak to bramkarz. To powiem ci, jak ci tak strzelają te karne, to się zawsze rzucasz tak... Grześ już, idzie ci później. Lepiej niż za treningu. Ja jestem z nimi dogadany, że oni mają strzelać w prawo, ja się rzucam też w prawo, czyli generalnie zawsze grubo. Swoje prawo. O ty, ale zaczął, widzę, że tak stoi. Tego... Dynamicznie. Badański pomydlem. Za ciosem, dawaj. Pytanie numer 2 od Mateusza z Wieprze. Kto zdobył więcej bramek w reprezentacji Polski? Ebi Smolarek czy Włodzimierz Smolarek? A Mati. To nie działa. To nie działa. I dlaczego? Ebi Smolarek. Ebi. Komputer? Ale się zaczęło. Już tak się jest. Ebi Smolarek 19 goli, Włodzimierz minuty. 13. Dobra, dawaj. No nastrzelał gorąco. Też głównie San Marino Ebi. Nie? To ten taki dycha after, nie? Tak, to on tak tylko pokazywał, jeden, dwa, trzy. Jeżeli Ebi nas ogląda, zadzwonimy, bo się zamierzamy właśnie. Nie, ale spokojnie, dwie Portugalii, no trochę tam... No trochę strzelił, tak. Tam strzelał. Widzę tak, co pytanie, to kogoś pozdrawiasz. A jak będzie pytanie o Ronaldo, też będziesz pozdrawiał go, jak nas... Wszystkich będziemy pozdrawiać. Ja widziałem tą listę przed programem. Bardzo długa. Ale widzisz po jego koszuli, transfer do Juve. Wisi w powietrzu, dokładnie. No dobra. Ojej. Ty już pewnie wiesz, jak mówię o jej, że to pytanie od Jarosława Skalisza. Oglądałem program Jarosław Skalisza, to jest legenda, prawda? Mhm. To jest prawdziwy człowiek, który wysyła nam prawdziwy pytania. Człowiek, on istnieje? On istnieje. Ja followers na Insta. No przecież stanął, myślał, że to ja jestem Jarosławem Skalisza. Ale, my myślimy, że to może Stan. I się okazało, że ja wychodzę do Tomka i wyszło, że na pytanie Jarka odpowiada najgorzej. Najgorzej, tak. Nie odpowiedział na żadne. Ja mieszkam niedaleko Kalisza, muszę to sprawdzić. Muszę tam pojechać i chciałbym tego człowieka poznać. Może sam się zgłosi, bo my go zapraszamy do programu. Z żoną, pamiętasz? Albo z kotem. Ale ja wiem, dlaczego Skalisz. Są te pytania. Dlaczego? No bo właściciele to są z okolic Kalisza. Mm. Co za przypadek. Mm. A? Może to oni wysyłają. Tajne skrzynki. Czyli to tutaj tajne skrzynki. I kot pogrzebany. Grają w polo, bracie. Grają w polo. Zobaczmy zatem, jakie to pytanie. Uwaga, Jarosław, co pyta Jarosław z Kalisza? Jak nazywa się były obrońca reprezentacji Polski, który na przełomie XX i XXI wieku wystąpił w kadrze pod wodzą aż 9 selekcjonerów? O Jezu. Jeszcze raz? Co? Jak nazywa się obrońca reprezentacji Polski, który wystąpił w kadrze pod wodzą 9 selekcjonerów? No ja też tak mówię. Wszyscy jednocześnie. Ten stół nie wytrzyma. Nie słyszeliśmy. Stawiamy, że razem stawiamy, że to jest Michał Żebłaków. Też to chciałem. Kurczę. Tak? Komputer? Nie, to nie był Michał Żebłaków. Tyle uderzania w stół. Jacek Bąk. A jednak Jacek nie chciałem tego powiedzieć. Nie chciałem tego powiedzieć. No tak, bo on już zaczynał strzelał Andrzeja. Tak. No tak, bo on jako Lesoć Mikiewicz, u Henryka Postela, Antoni Piechniczek, Wójcik, Engel, Boniek, Janas, Leo Benhaker. U Engela prawdopodobnie, nie? Nie, u Wójcika w Tajlandii. Tak? Czyli na tych stołach. Brazylia z Darskim w składzie, z tymi zębami. Tam zaczynał. No, jak, tam zaczynał. U pana wójta. To były tak zwane wyjazdy na 1A. Wyjazdy integracyjne do Tajlandii. Niektórzy korków zapomnieli spakować do tego. Po co korki? No tak. Ale nie ma korków. Po co ten, jak to mówią, wszystko fajnie, tylko po co ten mecz? Po co te mecze? Nie było za dużej rotacji. Poczekaj, nie jest 2-2, jest 2-1. No właśnie tutaj. Już tak zakładasz a priori, że my zdobędziemy kolejny punkt. Ajajaj, tak jest. No to już. Kolejne pytanie. Zaraz zepsujemy te przyciski.
Pytanie od widza Miłosza z Milówki. Najmłodszym debiutantem w historii Ekstraklasy jest Daniel Hojo-Kowalski z Wisły Kraków. W dniu debiutu, 25 kwietnia 2019 roku, miał zaledwie 15 lat i 287 dni. W meczu z jakim zespołem zadebiutował? Kurde, nie pamiętam. Najmłodszy w historii Ekstraklasy. Naprawdę specjalnie to zrobił? Mi się wydaje, że z Zagłębiem. Poczekaj, kiedy zadebiutował? Powiedz. Kiedy zadebiutował? 25 kwietnia 2019 roku, w tym roku. Mamy do wyboru dwa Zagłębia. Jeszcze chwila czasu. Ale kończy się czas. Dawaj. Ale tylko nie mów Zagłębie, bo to się nie liczy. Zagłębie Lubin. O. Komputer. Lubin to jest odpowiedź. No to nie ta grupa. O Jezu, ale to on odpowiedział źle. Ale Zagłębie, ale to Sosnowiec. Byłoby nielogiczne, bo to musiała być ta dodatkowa faza sezonu. Sosnowiec, prawda? A Lubin grał w innej połówce niż Sosnowiec. No. Słuchajcie, nie dość, dlatego zapytałem o datę, bo to już było to dodatkowe kolejne. Ale ja daty nie słucham. Nie dość, że powiedziałem wybraną odpowiedź, to jeszcze cię kopnęło. Jeszcze mnie kopnęło. Chciałeś powiedzieć, no? Chciałem. Jak to mówią się. 2-2. I teraz będzie ostatnie pytanie w tej kategorii. Wagowej. Wagowej. Uwaga. Z jakim rywalem Legia Warszawa przegrała 5-6 na inaugurację nowego stadionu w 2010 roku? Arsenal. Komputer? Tak. Wielki mecz Jędzy z Dębicy. Upał, to nie były warunki dobrych piłek. To prawda. Maciej Skorża, truskawki na banerach, pamiętasz? Niedziela, świeci słońce, 17. godzina 17. Truskawkowa Legia, wtedy pamiętasz. Tak. Kampania Andrzej Olaf. Wspaniały stadion. Kogo pozdrawiamy? Pepe Ćwielonga też pozdrawiamy. Jesteś prawdopodobny? O 17 dopiero. To już minęło 9 lat. Od tego momentu. Ale ten czas leci. Ale wiesz, coś ci powiem, a będzie jeszcze gorzej. Ten czas ci będzie mijał jeszcze szybciej. Chyba tobie. Chwila przerwy. Pytanie dla widzów, więc nie odpowiadamy. Odpowiadamy tak po 20 sekundach, żeby oni zdążyli sobie na czacie odpowiedzieć. Uwaga. Kogo na stanowisku prezesa PZPN zastąpił Michał Listkiewicz? Chciałoby się wcisnąć. Niewolno. Był to poważny prezes. Już możemy powiedzieć. Pamiętacie? Możemy? Tak. Możemy? Magnat. Marian. M jak Marian. Magnat. M jak Marian, tak. Marian Dziurowicz. Marian Dziurowicz kiedyś... Najlepszy prezes z Katowic. To jest człowiek, który miał pod kontrolą wszystko, włącznie z tym, czy Jupitery się świecą na stadionie, czy trzeba na przykład zgaść. Mecz, żaden zawodnik GKS-u kiedyś nie musiał do szkoły średniej chodzić. Przychodził tylko po maturę po 4 latach grania. Ale wiecie co, ale jeszcze nie spotkałem jakby żadnego byłego piłkarza GKS-u Katowice. Wszyscy mają o nim bardzo dobre zdanie. Wszystko można było, znaczy niczego nie trzeba było podpisywać. Jak coś było powiedziane, obiecane, to było dotrzymane. Słowo najważniejsze. Słowo ważniejsze od papieru. No. Zatem wiesz, w tamtym czasie ten hotelik na Ceglanej, naprawdę były dobre warunki dla młodego piłkarza do rozwoju. Chłopcy wtedy trenowali, pamiętam to pokolenie Ledwonia, Wojciechowskiego, Świerczewskiego, oni trenowali po 3 razy dziennie. Oni mieli normalny trening z drużyną, siłownia, do tego siatko noga, także pół życia wokół piłki. A potem, słuchajcie, się skończyło ten, a potem skończyły się panowanie Mariana Dziurowicza, dla GKS-u Katowice zaczęły się strasznie biedne czasy. I jak to zawsze w biednych klubach, kto musi pracować w biednych klubach? No Bobo Kaczmarek pracował na zawsze w klubach, które ledwo wiązały koniec z końcem. I kiedyś przyjeżdżam na mecz GKS-u Katowice i Bobo mi mówi tak. A tam już naprawdę bida z nędzą, oni nie mieli ciepłej pieniędzy. Wody nie było. Nie było ciepłej wody. I słuchaj mi tak, Tomek, on mi się zgadza, tak, Tomek, posłuchaj, tutaj już nic nie ma, pieniędzy nie ma, wody nie ma. Sauna była, ale wyobraź sobie, że Kostrzewa, jego asystent, wywiesił w saunie swoje mokre gacie i się sauna spaliła. No Tomek, tu cię nie zapracował. Ja pamiętam, że kaloryfery były oderwane od ścian. GKS Katowice też pozdrawiamy. Tak, i Boba Kaczmarka tym bardziej. No, panie będzie dobrze. Ja chyba pomyślałem, to nie był Kostrzewa wtedy jego asystent, tylko Olsza chyba był tam. Nie, Marek Kostrzewa jego asystentem. Chyba co nawet w dowodzie mają. Czyli to on jednak spalił ten saunę. No dobra, jedziemy. Skeczu, będzie takie pytanie. 3-2 dla nas. Ale przechodzimy 3-2, tak. Okay. Dla Etoto. Nie, nic. Teraz nie kolejna kategoria. Gramy. Ligi Europejskie i Mistrzostwa Europy. O, to tam, gdzie Gabor wystąpił parę razy. Jest dobry ten. Gabor Kiraj.
Tak. Musicie wiedzieć, czy ten człowiek ma ksywkę Gabor, bo zawsze broni w długich dresach. Pytanie, ile ma ile no właśnie, ile czy ty cały czas bronisz przez te wszystkie lata turbokosmów? Ma jedne. Tylko jedne ma. Nie, tak jak prawdziwy Gabor. Aczkolwiek w dobry kierunek, bo tu się uśmiecham do producentów proszków, ciągle czekam. Nic. Pozdrawiamy. Oczywiście. Dobranie. Załatwię swoje partykularne interesy. Proszę, dobranie, przecież nie piekę. W każdym razie, na tą chwilę chyba 15 w domu odpoczywa. Poważnie? Czeka, no. Ale wszystkie mają już te takie kolana, mają powy takie, jak to u Kiraja, powyciągane muszą takie. Wyciągane kolana. Tak? Ma dwie koszule do quizu pod napięciem. 15 par dresów. One nie są na kamerę, bo się nie rzuca, bo się dobrze ustawia. To jest to. Słuchaj, mówią o tobie, że jesteś jak Adam Matysek kiedyś. Tak. Adam Matysek teraz się szykuje do wyjazdu na jakiejś tam drużyna. Jest taka reaktywowany zespół tych, powiedzmy, Orłów Górskiego, tylko to już oczywiście nie Orłów Górskiego. Orły Engela. I jest temat, że Matys ma jechać na mecz. Ale padło pytanie, czy jeśli Matys się rzuci, to czy wstanie? kiedyś o mnie powiedział, jeszcze skończymy, trener Podoliński, że Gabor, dobry bramkarz, świetnie by się sprawdzał wzbijaka, bo uciekł od piłki. No to jedziemy. Pozdrawiamy trenera. Pozdrawiamy Podolińskiego. Po chwili anegdot wracamy do programu. Przypominam, tak, Ligi Europejskiej, Mistrzostwa Europy. W jakich dwóch hiszpańskich klubach występował Ruud van Nistelrooy? Tego drugiego nie będą wiedzieli. Fucking hell. A ja wiem. Można presować przeciwników? Można presować. Można presować. Gabor, bo czas się zatrzymuje, jak są ten, jak przeciwnik gada. Jeden to wiadomo, no, ale wiem. A to musiał być, czekaj. W wieku 30 lat przyszedł do Realu Madryt. Ale to czyli musiał być na mało minutki, lata. Tak? 30 sekund, już się czas skończy. Nie takie łatwe. Już się skończył. A mogę powiedzieć? No poczekaj. Mati Smoku, odpowiedź. No to my musimy coś strzelić. Nie mogę, bo tu już krzyczy mi tak wydawca, że zaraz ubuchnę. Musicie powiedzieć. No co to może być? Teneryfa, żeby posiedzieć. No, może, Teneryfa. No, komputer. Dawaj, to czekaj. Czyli? Według mnie Alaves, ten drugi. Też myślę. Nie. Alaves? Nie. Real Madrid i Malaga. Malaga. Ale to nic, nie przejmuj się. Ale to nic, spokojnie. Po koszulkach. 3-3 remis. Dlatego się pomyliło z Alaves. Powinno być Malaga. Kurczę, szkoda, że go nie wypuściliśmy. A chciałeś odpowiadać, bo przyznałeś. Tak, no. Ajajaj. Ależ to było nietaktyczne z naszej strony. 3-3. A czy on grał w Maladze po, czy później, czy wcześniej? Wcześniej. Tak? Ty tak myślisz. Po Realu. Wakacje, 360 dni na słonecznienia w roku. Malaga. Kości to jest idealne. I tam warunki sprzyjają. A ty kiedy byś grał? Trzeciak tam od razu pojechał. 3-3. Kolejne pytanie. Pytanie od widza. Koncentracjon. Pytanie od widza Mateusza z Rozdrażewa. Który klub z Londynu najczęściej sięgał po Mistrzostwo Anglii? Spokojnie, mamy czas. Gdzie jest Londyn w ogóle? Lądek Zdrój. W Polsce. Posłuchajcie, od razu wam podpowiem. Nie Charlton. Ale może Crystal Palace. No. Kończy się czas. Arsenal. Komputer? Tak jest. Tak myślałem. 13, Chelsea 6 i Tottenham 2. Tottenham. A Millwall? Kibiców ma sympatycznych. Bardzo. Chyba nie. Oni gdzie idziecie raz? Z tego filmu, jak się nazywał ten film? Football Factory. To Football Factory. Oni jeszcze czekają. Gdzie się realizują? Leją nas. O, 4-3? Leją, byśmy tak tego nie okazali. Jaki wynik? 4-3 dla was. 4-3. Gramy na wynik, spokojnie. Się tylko ale już nie kolejne pytanie. Kontakt też czujemy pres. Liczy się tylko 300 gram. Tak. Pytanie od widza Łukasza z Gorzkowa. W 2001 roku po raz ostatni złotą piłkę zdobył zawodnik występujący w lidze angielskiej. Kto nim był? Czyli ostatni Anglik, który wygrał złotą piłkę. Występujący w lidze angielskiej. Znaczy my, mówiąc szczerze, zastanawiamy się, czy to nie jest Michael Owen. Taki mamy 2001 rok. To był rok bez dużej imprezy. To mógł być Michael Owen. Ale nie musi. Ryzykujcie. Ale nie musiał. Nie musi. Czyli jaka odpowiedź? Albo Balbo. Nie, Abel Balbo. Albo Balbo. Pierwsza myśl najlepsza. Pierwsza myśl najlepsza. Dobra, nie bądź taki cwany. Michael Owen. Michael Owen. No, jakby co. Tak jest. Mówiłem, no.
Wiesz co, Michael. Ostatnio pamiętasz, mieliśmy taką dyskusję o tych najbardziej niespodziewanych. No tak, to był właśnie Michael Owen. Był jeden z nich. Dyskusja, to też się tak przygotowujecie. To chcesz powiedzieć, tak jak wcześniej zawodnicy wypytywali. Wiesz, czasami są jakieś paradoksy, bo była dyskusja na temat, czy Virgil van Dijk może być pierwszym obrońcą od czasu Cannavaro, który zdobył złoto. I tak zaczęliśmy sobie przypominać, kto był kiedy. Które wybory były, powiedziałbym, takie nie do końca oczywiste. Oczywiste. I tam był między innymi Michael. 4-4. Kolejne pytanie. Ligi Europejskiej, Mistrzostwa Europy. Najwięcej bramek w Bundeslidze, poza oczywiście Niemcami, zdobyli Brazylijczycy. 1359. Jaki kraj plasuje się za Brazylijczykami w liczbie zdobytych goli? Czyli najpierw Niemcy, na drugim miejscu Brazylia i jaki kraj, jaka nacja na trzecim? Ty jesteś specjem od Bundesligi. Tak. Specjum, ale widzisz, takie pytanie ciekawe, bo... Ciekawe, kto tam najwięcej strzela? Strzelaliśmy, no sporo przecież Polacy byli, no już może... 1359 Brazylijczycy strzelili? Tak. 1359. Kurczę, to Niemcy jeszcze więcej, bo Niemcy na pierwszym, Brazylia na drugim i kto na trzecim? Albo jacyś, słuchaj... Serbowie, bo to myślę zawsze dużo grało tych Jugosławów. Liczę się na przykład dawna Jugosławia jako też dzisiaj, jako dawna Jugosławia i dzisiejsza Chorwacja, Bośnia, Serbia się liczą? Nie. Komputer... Ja zaryzykuję, bo kompletnie nie mam. Dobrze, no, to proszę odpowiedź, bo już komputer. Ja też myślę, że Polska może. Komputer? No. Aj, Mati! Juskowiak 58, Wichniarek 48 chyba w pierwszej Bundeslidze, do tego Jasiu Furtow. Tak, tam ich było też. A ile łącznie Polacy? Wiecie, ile mamy? 892. Później Holandia 882 i Austria. Czekaj, 892 polskie bramki w Bundeslidze. Kupę goli nas strzelił. Tomasz Hajto. Marek Leśniak. Tomasz Hajto, zacznijmy od Tomasza Hajto. Tak. Jak wiemy, strzelił pierwszego Tomasz gola. Tomasz Hajto, Robert Lewandowski. Był. To jest ma 8-7. Strzelał Hajto. Giancarlo. Szóstką ten strzelkę. Ten, który zastrzelił pierwszego gola na nowym stadionie. Waldo myślę, że strzelił. Potem Lewandowski. Myślę, że Waldo, że 30 bramek w Bundeslidze strzelił. Radogol Gilewicz, Leśniak, Buncol, Okoński, Cyroń. Nie się uzbierało. A to dużo, bardzo. Ale że 890, kurczę. Nawet Piotr Grej strzelał Bundeslidze. No. Kolejne pytanie. Pamiętasz, jak na zamach wziął Liza Razu w meczu Duisburga? Nie pamiętam, ale wziął. 5-4. Posłuchaj, to my ich teraz lejemy. No właśnie. 5-4 dla nas. Koncentracja. Ale was, tak, koncentracja. Pełna demolka, 5-4. 896. Strasznie, niesamowite. SZ, to? Jak to mówił kiedyś... A jakbym cię tak zapytał szczerze, ile bramek strzeli Polacy w Bundeslidze, to rzuciłbyś około 300. Nie, ja myślałem, że 500, 600. 500, no. 600, no. To 800, prawie 900. Ale wiesz, już ten pan Robert już ile ma, nie? Sam. No właśnie. No dlatego mi się składało, że to może być Polska. Dobra, lecimy. Okay. Pytanie od widza Mateusza z Chorzowa. Fabio Quagliarella. Quagliarella, bo to jak w Lamborghini, nie? Dobra. Quagliarella. Sięgnął w tym sezonie po koronę króla strzelców Serie A, mając 36 lat. Nie jest to jednak rekord, gdyż w sezonie 2014-2015 królem strzelców został 30... Luca Toni. 30 ilu latek? W którym sezonie? 14-15. Już nie może być. Kurde. Już nie mogę dokończyć pytania. Ja myślę, że to był Di Natale. Serio? Tak. Ja to nie. To jest ostateczna odpowiedź? No. Ostateczna i definitywna. Tak, ostateczna i definitywna. Antonio Komputer, sprawdzamy. Oj. Nie, a ja tu słyszałam, co mówiłeś. Luca Toni, 38 lat. On był królem wtedy? On był królem strzelców. Ja chciałem. Hellas Verona. Myślę, dużo wcześniej on był. My name is Luca, nawet piosenka. My name is Luca. To już wtedy Susan Vega wiedziała, że Luca Toni zostanie królem strzelców. Tak jest. Skompromitowałem się, ale dobra. Ale widzisz? 5-5. Pierwsza odpowiedź. Ale wyrównane. Więc teraz chwila przerwy, bo jest pytanie dla widzów. Dziękuję. Pytanie od Michała z Łodzi. W ostatnich 20 latach w lidze portugalskiej dominację mistrzowskiego trio FC Porto, Sporting, Benfica udało się przełamać tylko jednej drużynie. O jaką ekipę chodzi? Ciekawe, czy nasi widzowie wiedzą. Które mogłyby ewentualnie się... No, myślę, że wiem. No. Ci, którzy grają w szachy, też wiedzą. Grali tam Polacy. Mhm. Grali tam Polacy? Nawet na tej pozycji, co ja. Chyba. No, grali też wcześniej. To już koniec? Wiecie? Dlaczego mnie kopiecie? Pytanie dla widzów.
Bo może Polacy tam nie grali. Bławisz to? Bławisz tak ty? Jest? No tak, tam Bławisz? Tam grał tak, Rafał Grzelak, Grzemek Kaźmierczak. Tak. Później a Kieszek był, w bramce, Paweł gdzie grał? Kieszek. Paweł Kieszek. Co się dzieje z Kazem? On, już wiem, on ma pracę w jakiejś szkółce. Nie, razem z naszym ekspertem Paweł Golański ma szkółkę. Tak jest, Paweł Golański, tak. I Łodzi. Kaz, tak jest. Tak, teraz sobie przypomniałem, opowiadał mi o tym. Ale ponieważ Golański przychodzi do telewizji, to Kaźmierczak musi pilnować zajęć. I ponieważ Niedzielan przychodzi do telewizji, to Radomski musi w ich szkółce Arek Radomski. Bo oni mają w Krakowie. Wspólnie mają swoje szkółki Łódź i Kraków. Dobrze, że szkolą no, młodych ludzi, się ruszają. Bo... To ile jeszcze zostało? 10? 5 do 5, 10 pytań. To ja mam, opowiem wam anegdotkę o tym, o Adamie Matysku. Prosimy, Adam Matysek. Tak. Dobra, akurat. Ale już wstał, czy jeszcze leży? Już kiedy wstał i wtedy krzyczy mu, był bramkarzem reprezentacji Polski i krzyczy do niego zza linii bocznej asystent trenera, też wybitny bramkarz Józef Młynarczyk, mu krzyczy: Matys, Matys, jeszcze 10 minut do końca. Ile trenerze? 10, bo Młynarz mam troszeczkę ten jeden palec taki przy tym. 10, idą. Także panowie, jeszcze 10 pytań. Ale a propos Matyska, to ci się przyda, bo Grzesiu gra na pozycji bramkarza. Wiesz, jak Adam Matysek zawsze mówił o bramkarzu, który popełnia proste błędy. Lepi bomby. Lepi bomby? Lepi bomby. Dobre. Lepi bomby. Panowie, kolejna kategoria. Liga Mistrzów i Liga Europy. O, to tam, Grzesiu, gdzie grałeś. To nie nasz, to najmniej pamiętamy już. Tak, to prawda. Bo najczęściej się tym zajmujemy i najmniej pamiętamy. Bo to są te lata najbliższe nas, to prawda. Licząc od sezonu 1992-93, pod wodzą jakiego trenera Barcelona sięgnęła najwięcej razy po puchar Ligi Mistrzów? Chciałeś powiedzieć. Nie chciałem. Ja jeszcze... Ale teraz będziesz zmuszony. Ale teraz będziesz zmuszony. Nie było mnie na świecie wtedy. A to tylko tyle chciałeś powiedzieć. To nie jest... Czy to jest ostateczna odpowiedź? Jeszcze się zastanowię chwilę. Ale Grzesiek, widzę, że tutaj nabiera. A to ty, Grzesiek, wcisnąłeś. Tak, ja wcisnąłem oczywiście. No dawaj, ja tak naprawdę przyjechałem palcem. Pod wodzą jakiego trenera Barcelona najwięcej razy wygrała Ligę Mistrzów. Głośno, już to też... I tak czas mija. Koniec czasu, chłopaki. Ryzykuj. Komputer? Myśli. Sam nie wie. Frank Rijkaard? Frank Rijkaard powiedział. Frank Rijkaard. Bo twoja odpowiedź nie była. A, dobrze. Takżeś. Co dobrze? Nie dobrze. Jeden między nami. Dobrze, to takie rozliczenia. A już oberwałeś, czy nie jesteś w tym programie? Krzysiu przyjmuje na siebie. Oberwam też raz. Nie, bo ja. No nie wiedziałem tego i Krzysiek się starał. Ja nie mogłem. Pep Guardiola. No jednak, czyli widzisz, słyszałem o tym trenerze. Coś się obiło. Ale wiesz, tak. Dosyć tak. Ale to czekaj, to on dwa razy zdobył? Dwa? Dwa razy wygrywał z Manchesterem United, a Frank Rijkaard pokonał Arsenal, Luis Enrique, Juve. Czyli dwa razy zdobył, tak? I to wystarczyło. I okej, okay, wystarczyło. Żeby być tam najbardziej utytułowanym. Tak utrzymania się przy piłce trochę, nie? Ten Pep. Tak. Coś tam nie wiem, coś tam umie może. Będą z niego ludzie. Jeszcze tak. Młody, zdolny, utalentowany. Młody, zdolny trener. Dwa razy tam jego drużyny wymieniły cztery podania. Przypadkiem, tak trochę na wślizgu, ale wymienili. Ale uratowali przed linią. Kolejne pytanie. Ile bramek w dwumeczu 1/8 finału ostatniej Ligi Mistrzów z Liverpoolem zdobył Robert Lewandowski? 1/8 finału. Nie wiem, to prawda. Mecz z Liverpoolem. No. Ile goli lewy? No. Jaki mamy przedział? No. Nie, ale 0,6? 3,7. Tyle, ile lewy może strzelić? No. Nie wiem. Nie wiem, pewnie zostanę porażony. Czas. No dobra, czas. Ile mam jeszcze czasu? Tyle, ile bramek. 10 sekund. To jest dużo czasu. Jedno, dwie. Taki Bogdan Wenta. Mamy dużo czasu. Koniec czasu, panowie, i... Jedno. Mów, szybko. Nasza odpowiedź, nasza. Tak, nasza. Jeden. Jeden gol, komputer. Nul. O Jezu! 0-0-0. Pamiętasz, bez sytuacji na Anfield i u siebie cierpienie napastnika. Mhm. Wiesz, który to jest Lewandowski? No właśnie nie wiem, czy Mariusz, czy Bohacz Polski. Mariusz Lewandowski. Taki sam strzelił jedno. Notabene pozdrawiamy bardzo i Mariusza, i Roberta, wiadomo, i jeszcze wszystkich innych Lewandowskich. Mariusz, to widziałem, że teraz pasy na MMA wręcza.
Naprawdę? Naprawdę? Tak, tak. Bo na tej grali Trypson Nymon. Naprawdę? Pas wręcz. A to czy on się szykuje do jakichś tak? Freak fight? Ja no tak widziałem, że heavyweight division jest. Za to obręczania. No nie, oby nie. Kolejne pytanie. Mariusz, nie idź tą drogą. Ach, tam nie walcz. Chyba w jakimś wywiadzie kiedyś przeczytałam, że Kamil Glik coś mówił, że on by mógł kiedyś, nie wiem czy żartował, czy nie. Ty żartujesz z wynikiem, bo ja ci tak zaglądam przez ramię. Nie jest 6-6, jest 7-5 dla nas. Halo. Ile widzicie? Zasępa i leci. No tak, jest 7-5. Myślałem, że nie zauważy. Ojej. Ty jesteś. Zamotałam się od tych waszych anegdotek. Śmieszki śmieszki, ale wynik się musi zgadzać. Ale sprawiedliwość będziesz ponosić. To są te rachunki ekonomiczne kobiet. A to jest ten moment, kiedy koniec jest żartów. Koniec żartów. Zaczynamy. Koniec żartów. Tak, tak skupienie. Zaczyna się teraz, wiesz. Tak. Z tym Mariuszem raz zaraz. Druga połowa meczu już jest poważnie. Trzeba przedusić. Od sezonu 2007-2008 tylko jeden zawodnik przełamał duopol Ronaldo-Messi, zdobywając tytuł Króla Strzelców Ligi Mistrzów. O kogo chodzi? Ale cisza. Godzina później. Pięć sekund zostało, jeśli nikt się nie zgłosi, to ja wtedy muszę wybrać koniec czasu, więc muszę wybrać. Wiedziałem, że będzie taki, tak będzie zagrywał. Prowadzących w turnieju. Teraz już możecie głośno się zastanawiać. Ale nad czym się tu zastanawiać? Jak w głowie, wiesz, jak w głowie echo. Zastanawiam się najgłośniej, jak potrafię. To nie jest takie proste. Najgłośniej, jak potrafię. To jest banalne. Będzie oczywiste nazwisko jakieś. Wszyscy powiedzą, no tak. Kurde, jakiś gris. My na pewno będziemy wtedy, wiedzieli. No. Dlaczego? Müller, co? Na pewno jak odgadną, to powiem, że my też tak. Tak, Stas, możecie tak, o, wiemy. Już wiemy. Ja już wiem, ale ktoś, kto musiał zajść bardzo daleko, od 2007-2008. Tytuł Króla Strzelców Ligi Mistrzów. Od 2007-2008. 2007-2008, tak. Koniec czasu. Podajcie jakieś nazwisko najbardziej, które wam się kojarzy. Liga Mistrzów. Kto tyle strzelał? Wydaje mi się. Jeszcze myślimy o drogbie, tak? Mówisz? Nie. Odpowiedź. Już tyle myślenia. Nie. Nie. Trzy. No, musimy strzelić. Dwa. No, jeden. No dobra, to ja powiem i najwyżej mnie kopnie. Powiedz, powiedz. No nie, no Müller. Komputer. To nie jest Müller. To nie jest Müller. Neymar. Neymar. I teraz wszyscy... Kto by powiedział? No kto by pomyślał? Jego waga rynkowa spadła, co słyszałem o połowie. W sezonie 2014-2015. Neymar. Neymar. To jest ten, co zaprasza dziewczyny na grę w szachy, tak? Tak. Nie ma problemy. Albo do Paryża. Szachy. Neymar. Piłkarskie szachy. Szachuje. Nie no, krzyżówki leciała rozwiązywać. To szachuje. Tak, tak. Kolejne pytanie. Wymień wszystkie trzy kluby z fazy pucharowej, które w drodze do finału Ligi Mistrzów w sezonie 2018-2019 pokonał Tottenham. Z fazy której? Pucharowej. Wszystkie kogo trzy pokonał kluby. Tottenham w fazie pucharowej w tej edycji Ligi Mistrzów? O kurde, no, ty patrz, to było pewnie robiliście te mecze, tak. Na pewno. Manchester City, Ajax, a w 1/8? A w 1/8. Kończy się czas. No bez kitu. Koniec czasu. My wiemy. Poczekaj. No przecież ja komentowałem mecz z Manchesterem City. To przecież musiałem mówić, z kim wejść. No to mamy jeden Manchester City, tak? Jako jedna odpowiedź. No tak, wiadomo, druga. Ale nie znałeś tego pytania. Krzyś i Grześ mogą odpowiedzieć. W 1/2 wyeliminowali Ajax, a w 1/8 finału po morderczej walce. Ale przeciągasz. Już trzeba podać. Matif, pomóż nam. Czekaj, to oni wyeliminują jakąś słabą drużynę. Jakąś słabą drużynę przypadkową. Się ciągnie? Ciągnie się, już koniec. Musicie powiedzieć, bo będzie znowu jakieś rażonko. Ludogorets, cokolwiek. Tak.
No poczekaj, no daj mi szansę. No, nie, no 3, 2, 1, bo potem będą... Mieć Legnicę. Ja nie pamiętam. No nie pamiętam, nie pamiętam. No to nie, to komputer, sprawdzamy, czy te dwie... Czy te dwie to są trzy? Ale miały być trzy. No. Wiecie kto? Ciekawe, czy my... Borussia Dortmund. To my też byśmy nie chcieli. Borussia, Manchester no City, tak, Ajax. Przecież to był ten czas, kiedy Tottenham niczego nie wygrywał w lidze i tylko wygrali tam trzy koło. No. I w rewanżu. No. No, znowu. No i znowu, na historii najnowszej się wykładamy. To jest właśnie to. I tak, drodzy widzowie, 7 do 7 wygląda komentowanie 215 spotkań w roku. Ja robiłem Tottenham Ajax, ty robiłeś Tottenham City. I oczywiście w trakcie komentarza obaj się zachwyciliśmy półfinałami i nie pamiętamy, że grali z Dortmundem, ale jak ktoś nam przypomina, to już nawet pamiętamy wyniki. Tak jest. I tak to wygląda. I to było tak, że oni w lidze nie potrafili, bo przecież to był ten okres luty, kiedy oni stracili totalnie dystans, luty, marzec, kiedy spadali i tylko w Lidze Mistrzów udawało im się wygrywać mecze na wyjeździe, właśnie z Borussią Dortmund. I tak, panie Tomku, to właśnie wygląda. Czy możemy to zaliczyć mi awansem, ten w takim razie, skoro tyle potrafiłem jeszcze o tym powiedzieć? Wiemy, pan na wiemy, ale już, zadała, ale już tak po czasie, prawda? Dobra. No 7 do 7. Ale za to pamiętam, kogo eliminowali w fazie grupowej. Jak 7 do 7? 7 tak, do 7. 7 5 i my... Teraz dwa punkty. Skorzystaliśmy dwa błędy. Wskazałam. W fazie grupowej wyeliminowali Eindhoven i Inter Mediolan. Mhm. I że ten dotaśmy awansowali. Tak. Dziękuję ci bardzo, Jola. Proszę, proszę. Ale teraz powinniście odpowiedzieć. No, pamiętaliście? Też, że Borussię pamiętaliście? Nie. Nie. Mówiliście, że tak. No, nie będziemy mówić, co chcieliśmy. Stawialiśmy na Mönchengladbach. Stawiał na tenis Borussię Berlin. Kolejne pytanie. W jakim mieście odbędzie się finał przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów? Nie wiem. Naprawdę. Cóż, nie. Wydaje mi się, że Stambuł. Kurde. Nie, poczekaj, nie mów tego jeszcze. W Stambule jest Super Puchar Europy. Stambuł. Na pewno? Stambuł. I Super Puchar i finał Ligi Mistrzów? W tym samym mieście? I jeszcze Galata tam? Stambuł. Wszyscy tam. Wszyscy Galata jeszcze tam? To jest... Ty posłuchaj, to jeżeli tak, to mają ostateczna bardzo... Odpowiedź? To... Stambuł. Wszyscy Stambuł. Komputer. Super Puchar jest tam grany. Stambuł. Brawo, Mati. Stambuł. Stambuł. Widzisz. Ci działacze tureckiej federacji to musieli jakoś tam niezłego. Ale to było tak, to są możliwe. Oni sobie załatwili w takim razie i Super Puchar, i Ligę Mistrzów? Tam kusiła waluty. No właśnie. Nieprawdopodobne. Siła kebaba. To nie jest lobby. Siła kebaba, siła tureckie. Waluty, ajram. Turku, szukru, sorosoglu. Szukru, szorosoglu, haken, szukur. Turecki napastnik umrę. Atatürk. A to na tym samym stadionie? Atatürk. Na tym samym stadionie jest Super Puchar i finał Ligi Mistrzów? Nie wiem, nie pamiętam. Wiem, że Stambuł, bo... Wypadałoby pozdrowić Stambuł teraz. Stambul, Arkadasz. Tam są te piekarnie Boryk. Piekarnie Boryk. To i takie wiesz, jak je umlaut. Tam w ogóle był dobry numer, bo jak w 2005 komentowaliśmy ten finał. Ten słynny finał? Ten słynny finał. A dzisiaj już mogę zdradzić kulisy, bo to myślę, że się nikt nie obrazi. A już się przedawniło się. Dzień wcześniej robimy reportaż w Trabzonie z Mirkiem Szymkowiakiem. No i Mirek, Mirka oczywiście pozdrawiamy. Mirka serdecznie pozdrawiamy i Mirek wtedy tak troszeczkę cierpiał na samotność, bo... Bardzo, on nie lubił tego. W zasadzie rozmawiał tylko ze świętej pamięci doktorem z Azerbejdżanu po rosyjsku. Tak. I to też umówmy się, że Mirek po rosyjsku nie jest, tylko kilka zdań. Po szkole życia. Po szkole życia. No i Mirek nas zaczął prosić, mnie i operatora, żebyśmy zostali u niego w domu, a nie szli do hotelu, bo przynajmniej sobie porozmawiamy. A ponieważ wieczór był długi i wesoły, to się wydłużył do rana. Następnego dnia mieliśmy 12:30 samolot do Stambułu, żeby zdążyć na ten finał. No i tak się złożyło, że nie obudziliśmy się na czas. Dźwięk budzika. Ja się budzę, patrzę, 12:10 i co 20 minut samolot, nie? Wieczorem mecz finałowy. No i wstajemy, panika, a Szemek tak się przyciągnął i mówi, spoko, zdążymy. Ja mówię, ty, no jak zdążymy, jak jest 12:12, za 18 minut latuje samolot. On mówi, dobra, jedziemy. Gdzieś tam wykonał krótki telefon, podjeżdżamy na lotnisko, jest 12:35. Zaczął rozmawiać z tymi ludźmi tam przy tej odprawie, oni tam, Simek, foto. Spokojnie, najpierw to załatwimy sprawę, patrzymy, przewertowały się, przemieliły te wszystkie, wiesz... Delay. Delay w Stambuł.
nas odprawili, bagaże, Szymek zrobił 20 zdjęć z tymi pracownikami lotniska i nas normalnie wieźli na płytę specjalnym transportem. Polish Television, cały pokład czekał 20 minut, 12:50 samolot odleciał do Stambułu. A to miał blisko na lotnisko w takim razie? Bardzo blisko, tam wszędzie jest blisko. Tam w ogóle samoloty lądują w Trabzonie, to przy stadionie. Słuchaj, ale kiedyś, ja też z Szymkiem, Szymek bardzo rzeczywiście, Szymek cierpiał w tym Trabzonie, on nie lubił tego, tam mówi, że mówi to straszne, tam nie ma, mówi smog, tam jest w ogóle rzadko która ulica jest wyasfaltowana, chyba przesadzał, czy tak było rzeczywiście. Tam rzadko która, bo to wiesz, no. To była taka część Turcji, że wyglądała generalnie jak prowincja Azerbejdżanu. No i on mi mówi tak, wiesz tam, co? Wiesz, kozy, barany na ulicach. No i też mi tak opowiadał, mówi, że jak wychodzi na ulicę, to od razu go na rękach noszą, bo tam natychmiast była taka pełna amba na temat punkcie na tam piłki nożnej. Nie płaci. Tak, i powiedział mi, słuchajcie, tak. Taką miał konstatację, bo tak się narzeka na tą turę, bo Szymek taki generalnie jest narzekający, znacie go, to wiecie, że on jest taka stara maruda. I Szymek tak narzeka na ten Trabzon, narzeka, że to niefajne, że nie ma z kim po polsku pogadać. Mówi, tak nagle tak się zamyślił i mówi, ale wiesz co, wraca mi dobry humor, kiedy schodzę na dół, a akurat w klatce pod jakim tam moim apartamentem mam bankomat. Sprawdzam stan konta i od razu wszystkie troski znikają. Tam, wiesz, piłkarz nic nie płaci, tak? Tu cię zapraszają do wszystkich restauracji. Nie płaci. Herbatek, jak Szymek się przeszedł po mieście, to herbatek trzeba było wypić ze 20 tych malutkich tureckich. Tak. Inny ci jakiś gość daje telefon za darmo i płaci za ciebie rachunki, bo w ten sposób jakby może pomóc Simek, klubowi czy Simek piłkarzowi. Mam jeszcze koszulkę Simka, przywiózł mi z Trabzonu. Ja też, masz, też? Siódemką. Chyba. Ja mam z długim rękawem. Siódemką. To takie kappa. Niebieskie, błękitno-bordowe pasy. Simek, mi ci bardzo mocno arkadaszny, przyjacielu, mi się pozdrawiamy. A teraz pytanie dla widzów, więc przenosimy się. Dla nas, wracamy tak? Do Warszawy, tak. Widzicie, znowu W której stronie Bosforu ma stadion? Fenerbahçe Stadion. Fenerbahçe. Pytanie dla naszych kochanych widzów. W którym roku w finale Ligi Mistrzów zmierzyły się drużyny Barcelony i Juventusu? Matia Kamina. Oczywiście, że tego nie pamiętam, żeby tak w rok powiedzieć. Za blisko, konkretnie. Prawda? Za blisko. Ja tak. Pamiętam. Jeśli, że pamiętasz? To poczekaj, to jeszcze daj chwilę. No to i sprawdzimy. Dawaj, już. A chłopaki? Tak, już odpowiedzieli. Widzowie już odpowiedzieli. Pamiętam. Grzesiu, ty za często tą piłką dostajesz. Nie, was nie takich dat nie pamiętam. Do daty jest słaba pamięć. Do wyników lepiej, nie? Bo tak jak ja. No, który? Nie pamiętam, bo wiesz, jeszcze Joleń zaliczy. Który? Zaliczam, zawsze zaliczam. Dobra, 2015. No przecież mówiłem, że to blisko. Blisko, niedaleko. Trochę starsze poprosimy pytanie. Ostatnia kategoria. On jest 2012. Poprosimy o pytania dla starszych. Liga Polska. Tak? To jest Liga Polska? Nie, Ligi Światowej, Mistrzostwa Świata. Tutaj też poprosimy o pytania dla tych... Które wasze świadome pierwsze mistrzostwa? Takie moje oglądane? W pełni świadome 8-2. Moje też przez mgłę 7-8, ale świadome 8-2. Ja 9-4, ja jestem zjednoczony. Ale słuchaj, z mistrzostw to ja 9-8. To jego 2-18. Krzysiu! Z tego co patrzę, te 7 punktów zdobyte, to i tak jest duży sukces. Tak tam pamiętam. Słuchaj, no to skoro grasz samemu, to jest ściągnąć ten wózek. Oj. Ale z 8-2 pamiętam wszystko. Pamiętamy 8-2 na przykład do 9-4 czy 9-8 lepiej niż... Tak, a później się zlewają. Niż te nasze mundiale. Słuchajcie, poczekaj, mogę... Mistrzostwa Świata 82. Jestem w stanie wymienić wszystkie grupy, kto grał z kim. Naprawdę? Wszystko. Grupa A. Czekaj, Polska. Bo może to jest pytanie. Nie. Poczekaj, tak, powiesz im po pytaniu. Po pytaniu. Albo nie powiem i będzie i tak, nikt mnie nie sprawdzi, a ja wyszło, że wiem. No właśnie, dobrze. Pytanie. W jakim kraju do sezonu 1998-99 remisy rozstrzygano nietypowymi rzutami karnymi? No. USA. Mhm. Ostateczna odpowiedź? Ostateczna decyzja. Komputer? Rzuty karne. Tak jest. Stany. 30 metrów. Połowy boiska. Połowy boiska? Tak. I 5 sekund bodajże. Dlatego Romek Kosecki nie wykonywał. Więcej ważne. Bał się, że nie zdąży w limicie. Ale czekaj, czy to było tak, że one strzelane były na koniec, czy na początek? Na koniec meczu, nie? Przy remisie. Tak. Zanim dobiegłeś do bramki, zapomniałeś, po co biegniesz. Tak. Brawo, Gabor, no ci powiem, że tu... Brawo. Dziękuję. Bo Gabor to analizował, wiesz. Ja mam pewien pomysł, ale to dopiero później. Dobra. Tego się uczył. To kolejne pytanie. Brawo ty. Z grupy G na mundialu w 2018 roku awansowały Belgia i Anglia.
jakie dwie reprezentacje występowały jeszcze? Tunezja, w grupie 100% F. Takie mogłoby. Jakaś... Jakby był Jarek z Kalisza, tak. Nie wiadomo. Tam był. Nie wiadomo. No poczekaj, no bo sobie to co przypomnimy akurat. Że droga eliminacji. Anglia, Belgia i oni już po dwóch meczach mieli załatwiony awans, bo grali moim na pewno Tunezja i moim zdaniem Kostaryka. Ja tak mówię, dobra, bo widzę, że ty nie masz ten, masz, widzę, że czerpiesz z głowy, czyli z niczego. Nie pamiętam. Tunezja, Kostaryka. 18, bo ja tam byłem z grupą PZPN. No. Ja też. Komputer. Tunezja, Kostaryka. Kurde, to nie jest chyba Tunezja, nie. Kostaryka. To co to jest? Tunezja. Panama. Panama. Aus Panama. Panama. Kurczę, patrz, no niebiesko-biało-czerwone barwy, tak, Panama, no jak Kostaryka. Przegrywamy, 8-9. 8-9. To jest dobra taktyka. Czekaj, 8-9. No tak, tam mieli ci Panamczycy takich śmieszków, taki tam grał taki jeden z takim na głowie takiego miał tego, taki wyglądał jak ananas. Z tego Luis Enriquez bardzo chciał. Z tego był, i to był, tylko z tego go zapamiętałem. Karnego chyba tam zrobił. Luis Enriquez bardzo chciał się dostać do reprezentacji. Gra teraz w Polonii Środa Wielkopolska w trzeciej lidze. Z kto? Z tamtej drużyny? Luis Enriquez. Luis Enriquez, Panam, tak, no, bardzo, słynny zdechł. Bardzo chciał się dostać. Bardzo chciał się dostać, ładne. Grając tutaj w polskiej trzeciej lidze i starał się bardzo, niestety nie udało się. No tak, pamiętam, no on po to trenował właśnie, żeby jeszcze się załapać na mistrzostwa. I to był temat na poważnie. 100 meczów ma chyba w tej klasie. No tak, no jak. Przecież to był poważny zawodnik reprezentacji. Tomek Hajda miałby 250. Ba. Kolejne pytanie. W jakim kraju od 1 lipca pracę w roli pierwszego trenera drużyny klubowej rozpocznie wieloletni piłkarz Barcelony Xavi Hernandez? Wow. Ojejku. On już zrobił tę licencję trenera UEFA. Można rejon podać? Która część świata. Dokładnie. UEFA też zrobił teraz. Taka, chyba powiedzieć, taka ciepła część świata. Jak to Hiszpan, to on do zimnego nie pojedzie. Co ty podpowiadasz? No właśnie, co ty tutaj? Zimno, ciepło, ciepło, zimno. Wam też podpowiadam. Gdzie? Z czym? Nie, tam ciągle powstają nowe kraje. Mogłeś powiedzieć, że prowadzący klub z Niemiec, na przykład Tottenham gra w 1/8, albo no że... Mi się powiedziała, wiesz. Westfalia, o... Żółto-czarna ściana. Albo że Klopp tam... Koniec czasu, więc muszę was, chłopaki, bo teraz wygrywacie. My jesteśmy w turnieju. Mamy taki dylemacik trochę. Ale stawiamy na... Pomimo upału za oknem stawiamy na Katar. Zapałem się za nos. Komputer. Uwaga. Kurczę, Katar, Al-Sadd. Ty zdobyłeś właśnie punkt na wagę zwycięstwa. Ładnie. On tam grał, tam gdzie grał. Co za przypadek, że tam? Al-Sadd. Myślałem, że powiesz Zjednoczone Emiraty. Tak, właśnie myśleliśmy o katarskie. Myśleliśmy, ja bym tak odpowiadał. O katarskich myśleliśmy, ale jednak... Katar. Ja właśnie miałem dylemat między tymi dwoma krajami. My nie tak wiedziałem, samo. Ale w tak kompletnie. Te kluby to dla mnie, wiesz, no, są zupełnie anonimowe. Nie znasz herbu klubowego? No nie. Kolejne pytanie. Pytanie od widza Roberta z Mławy. Na mundialu w którym roku odbył się mecz 1/8 finału Anglia-Argentyna podczas... Jeszcze druga część pytania, uwaga. No więc muszę ci... Na mundialu w którym roku? Na mundialu w którym roku to był ten słynny mecz Michael Owen i tak dalej, 2002 rok moim zdaniem to jest. Nie, albo, kurde, albo 9-8. Cholera, nie pamiętam. Ciekawe. Nie. Kończy się czas? Podnieś rękę, będzie presja. Nie. Czekaj, bo 2002 przecież ja byłem w Korei, to nie mogłem tam być już. Czekaj, to był 9-8 w takim razie. Ja sobie odpowiedziałeś ten mecz. 9-8. Koniec 9-8. Czasu. 9-8. Mhm. Komputer? Yes. Tak. David Beckham z czerwienią zszedł. Tak jest, David Beckham czerwień. Tak. A Michael Owen wcześniej strzelił gola po takim rajdzie. Tak. Ale właśnie a pytanie Beckham było... Chyba kopnął tak troszkę Angielką leżąc. Nie możesz powiedzieć, że byłeś w Korei. Tak, nie mogę pamiętać. Nie, w Korei. Słuchaj, ale wiesz co, to była druga dedukcja. Tak, po bezsensownym faulu Simeone wyleciał. Tak. Wiem, gdzie, pamiętam, gdzie oglądałem ten mecz i oglądałem go na wakacjach. Nad morzem, polskim morzem. No to nie mogłem go oglądać meczu w 2002, bo byłem w Korei. Ja ten mecz robiłem. Teraz sobie przypomniałeś? Tak, to było w sporcie. To był turniej. Ja słyszałem w radiu, bo miałem już 2 lata, także... No tak, ty tylko pamiętasz w ogóle najlepiej z nas wszystkich prawdopodobnie ten mecz. To są czasy. Dlaczego znowu mnie kopię? Posłuchaj, to jest ważne pytanie, bo to jest ostatnie uwaga, pytanie. Uwaga, bardzo ważne pytanie. 9-10, albo dogrywka, albo przegramy. Fucking hell.
Raz się przegrywa. Uwaga. I powiem wam, że będzie ciekawie, bo to jest pytanie od Jarka z Kalisza. Statystyki nie kłamią, Tomeczku. Los z tobą gra w pokera. No chce ze mną grać w pokera. Ale emocje. Dawno takich emocji tutaj nie było. Jarek z Kalisza. Jarek, mam nadzieję, że tym razem dałeś drugie pytanie, no. Dla starych PESEL-i, tak jest. Szóstką z przodu. My to już raczej piątka z przodu, szóstka z przodu w PESEL-u. Uwaga. No dawaj. Jaką reprezentację z Ameryki Południowej w latach 2016-2017 prowadził Juan Antonio Pizzi? Ja cię kręcę. Kurde, przecież... O Mateusz? Dobra, ja zaryzykuję. Poczekaj, a co o czym myślisz? A możesz głośno. Chile albo Urugwaj. Na pewno z nimi graliśmy, bo byli w Polsce. Aha. Co się tym? Kończy się czas. Pewnie pierwsza myśl. A, już nie, to parę z nimi już nie było. Ostatnie sekundy. Graliśmy chyba z nimi. Jaka odpowiedź? Ja bym tak powiedział. Kurde, nie wiem, nie pamiętam zupełnie. Nie wiem, już się. Ale pierwszą miałeś jakąś myśl, jak się zgłosiłeś. No miałem jakąś myśl, no. No i trzeba iść za ciosem. Jeszcze raz, jak to było w latach? 2016-17. Ameryka Południowa, tak. Ameryka Południowa. Juan Antonio Pizzi. Musicie odpowiedzieć, bo to jest... Idziemy na Pizzi. Wenezuela. Na Pizzi. Idziemy na Pizzi? Chyba wygramy. Na pewno mecz robiłem, gdzie on był na ławce. Na pewno tak, ale musicie odpowiedzieć, bo potem nas zjadą w komentarzach, że przeciągamy. Dobra, niech oni tam nas ja nie, na tych komentarzach. Ja nie blokuję. Komentarze, właśnie. 30 sekund już dawno minęło. Tak, już dawno. Co to mówisz, albo to już teraz na 3-2-1. Tych krajów w Ameryce Południowej aż tak dużo nie ma, więc... My się chcemy cieszyć już. Uwaga, 3-2-1. Ja myślę, że te postawię Chile. Komputer? No tak, ale w takim czasie będzie dogrywka. Ale wiedzieliście to, tylko taką atmosferę wprowadziliście. Nie, ja wiesz co, po prostu w tej chwili nie robiłem tego chyba meczu, tylko siedzę na trybunie i pamiętam, jak przeglądam skład i patrzę na tego. Czy możemy prosić o pytania z meczów, których chłopaki nie robili? Posłuchaj, nie ma takich, prawdopodobnie nie ma takich. Posłuchajcie, i teraz, kiedy już się okazało, kiedy się wydawało, my strzeliśmy w 7 minucie doliczonego czasu gry. Ostatnia sekunda, było doliczonych 10 minut. Teraz jest pytanie, czy to dojście wyniku kosztowało nas tyle sił, że nie mamy już... po prostu parę, żeby wrócić. Gonić. Zostaniemy zaraz skarceni. Pytanie, kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem. Jaka do dogrywki i wtedy. Pytanie dogrywkowe. Wiesz, proponowaliśmy 0-0 po bezbarwnym. Jest 10-10. Też po bezbarwnym. Ale barwne anegdotki. To 20 minuta spotkania. Przyjmij się 10-10. Nadeszła ta akcja, a pytanie jest... Finał Europy, Francja. A jakie to będzie pytanie z jej kategorii? Bramkarskiej. Ligi Europejskiej, Mistrzostwa Europy. Tak wylosowałam i jest. Pytanie od widza Krzysztofa z Warszawy. A poczekaj, o, jest Krzysztof. Ale to nie ja. Czy ty tym bramkarskim nie zasugerowałeś już odpowiedzi? Czy to będzie już jakby... Nie, to był żart. W treści jest. Ale to było w ogóle, to jest ewidentnie ustawione. Ja już wiem z góry, że to jest ustawione. Dobra, jedziemy. Pytanie. Wymień minimum 3 polskich bramkarzy, którzy zagrali co najmniej jeden mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej. Cicho. Będziemy strzelać. Dobra, ale będziesz strzelał. Ale będziesz bardzo mocno strzelał. La. Cicho. Ręce mi się tak już. Dobra. Nie. Gotowe były. Jeśli zgadnie. Ale to znaczy, było przeciągnięcie, to macie minutę. Możecie dłużej. No, czekaj. Wymień minimum 3 polskich bramkarzy, wiem, no, którzy zagrali co najmniej jeden mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej. I teraz, okej, pauza. A i to pauza. Jest w kategorii jakiej? Ligi Europejskie i Mistrzostwa Europy. No to Ligi Europejskie. No to Ligi Europejskie, dalej jest kilka. Okay. Czech w Belgii. Możecie głośno, chłopaki, głośno, bo to już jest takie pytanie. Czekaj, Czech w Holandii, Dudę. Wymienię, pamiętam. A czekaj, nie chodzi na mecz. Nie pamiętam. Francja, Belgia, Holandia, Niemcy. Ale Bundesliga to był tam. Anglia, Cypru, Bundes, Rosja. Wielkie, wielu polskich bramkarzy. Cypr. Już nie przeszkadzajcie. Nie przeszkadzałem, pomagam. Portugalia, tam przecież bronili. Grecja, wielkie polskie tradycje. Trzech polskich bramkarzy. Nie możemy gadać. Czas wam minął. Trzech polskich bramkarzy, którzy zagrali jeden mecz. Clock is ticking. Nie mam pojęcia, tyle jest tych lig. No dawaj.
Austria. Nie, no to przede wszystkim zastanawiam się nad tym, jakie jest ciąg dalsze pytania. No właśnie, właśnie. Może potrzebuję drugi tyle. No to każdy się nad tym zastanawia. Może jakąś dedukcją. Trzech bramkarzy, no ja którzy grali w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zaciął się zegareczek w tym meczu, nie? Nie wiem. No chłopy, czas mam minął. Dobra, nie wymieniaj trzech. No dawaj. Która liga i wymieniaj trzech? Ja stawiam na Bundesligę. Dobra. To jakich trzech bramkarzy? Matysek, Bobel, Tomasz Bobel mi się wydaje, że był. Kto jeszcze w Bundeslidze w bramce? To nawet tutaj trzech nie wymienisz. No, to trzeba się już z dawna. To już tak w formie ciekawostki. Stawiam przede wszystkim na Bundesligę. To mnie frapuje. Jaka liga? Czyli komputer. Sprawdzamy. Czyli odpowiedź. Tu przegraliście z Walkowerem, bo wymieniliście dwóch. Ale może teraz będziecie wiedzieć. Czekaj, w klasie rozgrywkowej Holandii. To nie mogło być. Bolesna, tak. Henryk Bolesna. Henryka Bolesna, tak, ale czekaj. A... Filip Bednarek. No właśnie, Filip Kurto. Bednarek myślałem, ale Bednarek. Mateusz nie... Prus. Ale Bednarek Paweł był Pieszek. Poważnego. Tak, nie, no Henryk Bolesna, Dudek i Małkowski. Zbigniew Małkowski. Zbyszka Małkowski. Aleksander Kłak. Ja liczyłem, że jeszcze trochę przeczytasz. No ale to trzeba było tak szybko nie wciskać. I na bramkarzach. I na bramkarza. Polegli na bramkarza. Ponieważ udało nam się rzutem na taśmę. Rzutem na taśmę. Mogę zdradzić, że twój pseudonim bramkarski drugi to jest Kulka. Tak, dawno temu tak. A to dlatego, że byłeś taki okrągły? Nie. Tak? Też nie. Dlatego, że wszystko łapał. Pytanie do widzów jeszcze, panowie, będzie. Też możecie odpowiedzieć za jakiś czas. Kulki grał z nami. Kulki. Ależ to była, ale powiem wam, że końcówka była emocjonująca. Myśmy się już o mało nie wyłożyli na tym przy 9-10. Aj. Kurde, jestem rozemocjonowany. To są właśnie te detale, to doświadczenie Mavenów. Wracam do domu i oglądam wszystkie bramki Pizziego dzisiaj. Dostałem, słuchaj, mamy takie tutaj te czerwone tutaj. Na doświadczenie to było. Rumieńce. Tego Pizziego to ci powiem. Dobrze, to jeszcze dla naszych kochanych widzów pytanie od Seweryna z Knurowa. Kto był zwycięzcą polskiej grupy na Mistrzostwach Świata w Meksyku w 1986 roku? Ja wiem. Ja wiem, ale tak, chwileczkę poczekamy. Wiem. Ale nie powiem. Wiem. I to była duża niespodzianka. Tak jest. Mhm. Ponieważ tę grupę, mogę wam powiedzieć już, drodzy widzowie, wygrało, uwaga, Asi Buderbala. Maroko. Asi Buderbala. Zgadza się. A teraz Maroko. Powiem wam, że a propos śmieszną anegdotkę. Cztery możemy punkty być? Mieli. A propos anegdotki, a propos tak, mistrzostw świata. Tak, dajemy anegdotki, ale jeszcze tutaj mam dla was. Mówiłem, 8-2-8-6. To dziękuję za punkt. Puchar jest wasz. Z tego, co pamiętam, to trzy drużyny miały po cztery punkty. Tak, bo jeszcze Anglicy, ale no, w naszej grupie Anglia 3, Polska 3, Portugalia 2. Jest, opowiadał kiedyś Terry Butcher, czyli środkowy obrońca tamtej drużyny, jaką robił Bobby Robson odprawę przed ostatnim meczem fazy grupowej z Polską. Bo Anglicy wtedy byli w czarnej dziurze. Musieli wygrać z Polakami, to wtedy Lineker strzelił i tak dalej. Józek Młynarczyk, pozdrawiamy cię, Józiu. Stefan i tak dalej. Stefan Majewski, Stefan, bardzo cię pozdrawiamy, Stefan. Wtedy... I Butcher opowiada tak, Bobby Robson ma tą tablicę, taką wiesz, papierową i mówi tak, panowie, dzisiaj pełna koncentracja na Polakach, koncentrujemy się tylko na jednym, musimy wygrać ten mecz, w ogóle nie zajmujemy się żadnymi wariantami, które się mogą wydarzyć w meczu Maroko-Portugalia, które by nas tam, z którego miejsca wychodzimy z grupy, bo to wtedy po trzy zespoły mogły wyjść z grupy, tak się okazało. I w tym momencie Bobby Robson to powiedział, po czym przełożył kartkę, ale się pomylił, przełożył nie tą, co chciał i tak odsłoniła się kartka, gdzie były rozpisane wszystkie warianty tego, kto wychodzi, kto nie wychodzi, w jakiej konstelacji grupy. Tak. I cała szatnia w brechot. Ten mecz był niezły, to chyba Jasiu Urban Słupek trafił. Z Anglikami? Z Marokiem. Z Marokiem? Z dystansu takie. O Jezu, ja pamiętam tylko tego Taś-Tasia, co wpadł do bramki. No, to straszne. Jeszcze leci taka piłka, tak? Posłuchaj, to były Mistrzostwa Świata, kiedy telewizja polska... W 1986 roku, jakby na fali 82, gdzie była, wy nie pamiętacie, była ta piosenka słynna z tą krową, co tam, pamiętasz? Taki był taki hit. Tam była Łazuka, raz, że to tajemnica mundialu 82. Entliczek, potem entliczek. Powtórzyli w 86, chcieli zrobić jeszcze jakiś większy show wokół tego. I słuchajcie, pamiętam, że była na ścianie tablica, gdzie miały być przywieszane do jakby zdjęć wszystkich polskich piłkarzy takie piłeczki, takie breloczki, piłeczki przy wszystkich strzelonych bramkach reprezentacji Polski. No i tak smętnie zostało, ponieważ tylko ta jedna smolarka wisiała do końca. Stadzika nos. Tak, ale ten taki pach, 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 pach i się tak... I tym pach, pach, pach kończymy. I tym sympatycznym akcentem. Niestety koniec naszego programu. Mavenii wygrali. Powrót Matiego. Za ten.
Fenomenalnie. Ale rewanż może być. Pizzi, jak najbardziej. Tak no. Chcemy. Jak najbardziej. Bardzo chcemy. Wchodzimy w to. No. Wchodzimy w to. Jedziemy na pizzę. Bardzo nam było, bardzo nam było miło. Pizzi, pizza, zagramy. Tak jest. A was zachęcam oczywiście do dawania skrypcji. Subów naszego, no. Dla naszego kanału. Łapki w górę. Do subskrypcji. Łapki w górę. Tak. Łapki w dół. Suby. Suby. Łatwiej, no. Michał Pol mówi suby. No dlatego, ja tu chciałam i nie wyszło. Subskrypcji. Subskrypcje. Jola nielojalna. Aj. Komentatorskie ćwiczenie przed wejściem na antenę. No kończył, bo patrz, program tak, się nie mam, nie mam więcej do dodania. Pozdrawiamy wszystkich, kochani widzowie. Bądźcie z nami zawsze co poniedziałek. Quiz pod napięciem. Dzięki chłopaki, dzięki dziewczyno. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.